Perspektywa zbieżna geometryczna. Perspektywa geometryczna to sposób przedstawienia przestrzeni na dwuwymiarowym zdjęciu. My widzimy perspektywicznie, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Perspektywa geometryczna ma dwie charakterystyczne cechy: zbiegi perspektywiczne i skalowanie. Zbiegi perspektywiczne występują w dwóch kierunkach. Poziomym czyli do punktów na horyzoncie, do których zbiegają się linie poziome, one tworzą wrażenie przestrzenności. To widzimy na przykład na ulicy. oraz pionowym, czyli do punktów zbiegu na niebie i ziemi, do których zbiegają się linie pionowe obiektów. Tego zazwyczaj nie widzimy w naturze. Skalowanie natomiast to zmniejszanie się obiektów wraz z odległością od obserwatora. Perspektywa geometryczna Najlepiej jest widoczna, gdy w scenie znajdują się obiekty o określonych geometrycznie bryłach. W naszym przypadku w mieście. Nie dość, że budynki zmniejszają się wraz z odległością, to ich krawędzie poziome zbiegają się optycznie do punktów gdzieś tam na horyzoncie. Perspektywa geometryczna po prostu jest, bo wynika z rzutowania trójwymiarowego obrazu na płaszczyznę. W przypadku aparatu matrycę a w przypadku naszego wzroku na dno oka. Świadomość jej występowania pomocna jest w fotografii miejskiej. W krajobrazie naturalnym, gdy nie ma brył o regularnym kształcie, perspektywa geometryczna oczywiście również występuje, ale nie jest tak istotna. Częściowo zauważamy skalowanie, obiekty bliższe są większe od dalszych, choć tak naprawdę trudno je określić, gdyż brak powtarzalności jednowymiarowych obiektów jak na przykład lamp ulicznych, które zmniejszają się wraz z odległością. W końcu dalsze drzewa mogą być większe niż bliższe i w perspektywie zamiast się zmniejszać będą miały tę samą wysokość co bliższe. Korekcja perspektywy. Występowanie punktów zbiegu perspektywicznego powoduje nieprawidłowy obraz linii pionowych na zdjęciach. Budynki, lampy uliczne i wszystko co stoi na ziemi przechyla się do środka kadru. Korektę perspektywy najlepiej wykonać w postprodukcji, choć można również o nią zadbać podczas fotografowania. Szczegółowo omawiam to w kursie Teoria Fotografii, jak zwykle polecam. Tu jedynie zwrócę uwagę, że w dobie fotografii cyfrowej jedną z najprostszych rzeczy jest korekcja geometrii zdjęcia. Jeżeli cechą piksela są m.in. jego koordynaty przestrzenne na zdjęciu, czyli pozycja wedle układu XY, to nie zmieniając jego wartości tonalnych i sąsiedztwa, czyli tego, że każdy piksel otoczony jest innym konkretnym pikselem, sąsiadem, zmieniając jego pozycję, nie zmieniamy na zdjęciu niczego więcej jak geometrii. Pozwala to swobodnie wprowadzać korekty perspektywy. Dla Photoshopa, Gimpa czy PaintShop Pro nasze zdjęcie to jakby zbiór pikseli naklejonych na gumę, a korekta geometryczna to nic innego jak ściskanie lub naciąganie określonych obszarów zdjęcia.